Hej, 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 witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Nadzieja z Zielonego Pudełka. O ile się nie mylę, to już jest 15 odcinek, także wow. Ta seria też się nieźle rozwija i sama jestem pod wrażeniem, jak to wszystko idzie. Co chciałam powiedzieć? Tu są rzeczy, które Nadia dostała razem z Filipem, także to sobie tutaj postawiałam. Zrobiłam jeszcze, zakupiłam mikroskop, bo jestem ciekawa tych próbek do mikroskopu, także zakupiłam mikroskop i tak mają ponad 8 tysięcy, więc myślę, że na wesele im spokojnie, spokojnie wystarczy. Ty skorzystaj z toalety. Dobra, jak idziesz, tam weź prysznic. Wiedziałam. Skorzystaj i weź prysznic. Filip idzie dzisiaj do pracy i jak sobie zauważyłam, to niestety nie będzie prosto dostać awans, bo musi mieć pięcioro przyjaciół. Idzie na 18, więc myślę, żeby go wysłać na siłownię. Tak, no w końcu też to będzie powiedzmy taki dzień przed weselem na siłowni. Może tam kogoś pozna, jakiegoś swojego dobrego kumpla, albo pójdzie z kimś na tą siłownię, zobaczymy, żeby chociaż no miał kogoś, z kim może porozmawiać, prawda? Tak jak Nadia ma Bellę, powiedzmy. Myjesz ręce, się prysznic. No dobra. Co ona by mogła porobić? Ja bym chciała, żebyś ty zajęła się tym ogrodem swoim tutaj. Zbierz próbkę mikroskopową, z tego jeszcze nie brałaś. Z tego też nie. Się denerwuje, czy nam ten krowokwiat wyjdzie w ogóle. Zbierz plony, okej. Zjadłeś, zabawa. No to właśnie, to pójdziemy na siłownię. Nie, żaden telefon. Pójdźmy. Pójdźmy sobie gdzieś, zanim do pracy będzie musiał iść. A może tym razem na tą siłownię? Grzegorz, Joanna. To może z Grześkiem, bo go trochę lubisz. Może uda wam się zaprzyjaźnić. Zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie. No a jutro wielki dzień. Jutro wielki dzień. Także jeszcze muszę inciuchy ustawić. Ślubne, bo ja nie wiem, czy to potem samo się wybiera na ślubną kreację, czy nie, nie pamiętam. Pogadajcie sobie. Zapytaj, jak ci minął dzień. Powiedz śmieszną historię. Dowcip o mimach. Jeszcze raz pochwal. Ożywioną rozmowę może. Poznaj, o. Chyba nie znasz jego cech. Nie. Zadzwonić do kogoś, przygotować drinka, no kończy obraz. Możecie iść pobiegać? Może on się do ciebie przyłączy. Geniusz. Tu się jakiś pewniak idzie. Zoe. O, on też idzie, okej. Bardzo mnie to cieszy. Charakterystyka fajtłapy. Filip jest fajtłapą, taki niezdarny z Simą. Częściej przytrafiają się różne wypadki podczas zajęć fizycznych, ale zbywają to śmiechem. Okej, nie wiem, co się stało w takim razie. O, kanał kulinarny sobie włączał, bardzo dobrze, mój drogi. Chociaż nie masz tutaj żadnych o
Oj, nie masz tu żadnych o miksologii, a szkoda. A jak się poci, chłopak. Niezły wycisk. Zachowuj się złośliwie. Okej. Ha? Jakim cudem? Mieć czterech przyjaciół na pięciu? Coś, przecież miał zero. Że niby z kim on się tak zaprzyjaźnił? Przyjaciółka, przyjaciel, przyjaciel. Okej. Tam na wiaderko. Ten chłopak też taki kozak. Może z nim byśmy tu porozmawiali jeszcze. Albo z Grześkiem, żeby nam to nie opadło od razu. Czekajcie. Zachęcaj do ćwiczeń. Grzegorz Adamiec, Grzegorz Wojewoda. Aha, to my nie z tym Grześkiem. Ale dobrze, możesz z nim rozmawiać teraz, także chyba, że jest za daleko. Nie, jest za daleko. No trudno. To w takim razie z nią rozmawiaj. No dzień. Popraw humor. Humor. Pochwal wygląd. W sensie wysportowania. Rozmawiaj o gotowaniu. Dowcip w stylu puk. Okej. Zoe. No to on też rozmawia. Mimo wszystko. No. To fajnie. Tak, na pewno. Żadnych takich. Rozbawiony. Ty planujesz ślub, mój drogi. Zabawne. Kup bar. Masz już bar w domu. Jest godzina 12. By ten punkcik sobie też zaliczyć już w sumie, czemu by nie? O, właśnie. No okej. Możesz się z nim pożegnać? Czy nie? Możesz. Dobra. Skoro jesteś w tej okolicy, to poszukasz skałek, bo jesteś w tej okolicy i jest jasno. Także trzeba skorzystać. I roślinki od razu. Stokrotki. Chryzantemy mamy. Stokrotki. Chryzantemy. Wszystko to samo. Drzewko cytrynowe. O, tego jeszcze nie było. Zbierz żabkę. Czy mnie się te skałki zbagowały, czy jak? O, jest jedna. Kop. Marchewka. Zbierz. Chryzantemy mamy. Kolejne drzewko cytrynowe, niegotowe. Tu przekop. Chryzantemy? Nie, stokrotki. Okej. Okay. A z tej strony? Oj. Przy wejściu nie ma. Tu jest skałka.
Wirujący grzybiuszka ziemna. Kop. Tutaj jeszcze. Tu coś, tu stokrotki. Nie? Tak. Okej. Okay. Ale marchewkę będziemy mieli. Marchewki jeszcze nie mamy. A tu? Też marchewka. Ale jedna wystarczy. No okej, okay. To i tak nieźle, myślę. Pogonimy go troszkę. Nawet jedną kapsułę złapał już. Simpanium. O, proszę, wyjątkowe. Turkus, jak miło. Filip wraca do domu. Zobaczymy, co tam Nadia wyprawia pod naszą nieobecność. On sobie troszkę podniesie teraz statystyki, żeby do pracy mógł iść w dobrym humorze. A wiem, wykona telefony jeszcze do swoich przyjaciół. Najpierw, najpierw. Okej. Opłać rachunki. Bo cóż zrobić? Otworzysz kapsułę. Weźmiesz pocztę. Otworzysz drugą kapsułę. O, dostaliśmy kartkę nareszcie. I teraz ty sobie zadzwoń najpierw. Z Aleksandrem porozmawiaj. Zadzwoń. Porozmawiaj z Joanną Kopytko, bo chyba Nadia akurat mają jako wroga, no ale dobra. I porozmawiaj z Grześkiem jeszcze. Nadia, teraz ty. Oj, ja zawsze się mylę z tymi przyciskami. Teraz ty. Tu masz marchewkę, moja droga. I ją zasadzisz. Miałeś zebrać cały plon. Oczywiście się obijasz. I mamy slajdy roślin. 5. Czyli reszty też nie zebrałaś. Okej, okay. Jak tam nasz krowokwiat? Niczego nie potrzebuje na razie. Bazylia. Myśmy tu posadzili, nie? No to to możemy. A, ty już możesz robić. Rób swoje. Stokrotkę. Owoc. Śmieci, szałwie i cebulę. Siur, siur. Dobra. Ty dzwonisz, a ty masz pocztówkę, którą my sobie tu powiesimy od razu. Będziemy mogli poszukać następnego korespondencyjnego przyjaciela. I zobaczymy jeszcze, co zobaczymy, laleczki. Tu nam trochę ten bankomat przeszkadza, ale dobra. Taką mamy. A takiego oszołoma też mamy. Pana Einsteina. I jeszcze tu są te różowa, fioletowa, zielona, czerwona. No to tak lipa, myślę, z tymi naszymi surowcami tutaj. No ale zobaczymy. Osiągnąć 5. poziom miksologii. A co musisz robić w ciągu dnia? Przygotowanie drinków. O, proszę cię bardzo, mój drogi. Przygotuj drinka. Mroczny wiatr. Za 80. Nie, za 20. Morze ognia za 80. O, no, proszę cię bardzo. Ty jak tam? Już posadziłaś.
Ale na pewno nie podlałaś. Wiedziałam. Więc podlej, a potem chciałabym, żebyś zanalizowała próbkę. Nie wiem, ile ona ich tam ma u siebie. 7. Czy ona będzie robić wszystkie naraz, czy pojedynczo? No prawie. Nikt nie widział. Nie wypij. No co ty to? Jak minął dzień? A gdzie jest to, że chcesz się z nią ożenić? To ci dobrze wyszło. Znowu muzykę włączył. O, czekajcie, zaraz zobaczymy. Wow, fajny ten drink. Może ognia, to sobie Nadia potem wypije. Ale nie możemy jej do tego ruszyć na razie. Więcej opcji. Jak minął dzień? Znieść toast. Teraz możemy schować do lodówki. O, krowokwiat nam się pokazał, patrzcie. Jacie, słodziak. Ewoluować możemy. Ewoluuj. Ty jeszcze nie wiem, czy nie musisz się... O, właśnie. Dobra, to weź może szybki prysznic. Zaraz i tak idziesz do pracy. Ty pokaż mi te swoje wydruki. Czekajcie. Co my tu mamy? Ło, jakie to duże! Wiem, że to mogę zmniejszyć, tylko ja nigdy nie pamiętam jak. O. Nie mogę zmniejszyć, mogę powiększyć. Czekajcie. O. Udało się, coś mi to zniknęło. Da się jeszcze zmniejszyć? Nie, najmniejszą na 3 kratki. Jest 220 wart. Ja bym chciała zobaczyć, jak to wygląda po prostu. Może na tej ścianie tu. O. Może tu się uda. Się nie uda. Boże, czekajcie. Dlaczego ona tego nie chce ten powiesić? Kuli tego? Czekaj. Może. Wygląda jak faktycznie jak przekrój rośliny. No spoko. Niech na razie wisi. Zobaczymy, jakie będą następne. To możesz przeanalizować, to wyłącz. I przeanalizuj następną próbkę. Zdobyta umiejętność gier wideo. Ciekawe po czym. Nadia może dalej rozwijać umiejętności. No fajnie. Chyba, że na telefonie coś robiła. Tak też może być. Pokażcie, jak to wygląda. Nic tu nie widać. Osiągnęła spektakularne rezultaty. Wydruk tego odkrycia został dodany do jej wyposażenia. Szpetny rozkwit. Znowu takie samo jest?
Jeden ze stałych klientów, których obsługuje Filip, prosi o nieco więcej soku do swojego drinka. Filip chce mu go dać, chociaż wie, że powinien odmówić. Dobra. Po tym, jak stały klient dostał trochę więcej soku, inni także zaczynają prosić o większe porcje, co kosztuje bardzo dodatkowe pieniądze, ale za to Filip cieszy się powszechnym uwielbieniem. Okej. Okay. To wszystkie takie same są. Aha, okej. Skoro tak, to my to sprzedamy wszystko. Nie będziemy się tak rozdrabniać, moja droga. Śmieci też możesz sprzedać i chryzantemy. Tutaj ci się śmietnik zrobił niemiłosierny. Dobra, i coś zjeść. W takim razie. Jest jeszcze spaghetti. Potem podlej, a później zajmiesz się troszeczkę sobą też, żeby przygotować się do tego wspaniałego dnia. Trzeci poziom, a to chyba na tym podniosła tą logikę. A widzicie, jeszcze najpierw póki co zrobi społeczne, znajdź korespondencyjnego przyjaciela. O, zakończ obraz. Kanał kulinarny, obejmij kogoś. No, tempo, moja droga. Następny talerz do sprzątnięcia. Wszystko kapie teraz. Okej. Okay. Znajdź sobie tego przyjaciela. Potem pójdziesz skorzystać z toalety. Dlaczego może ognie stoi na ziemi? I już nie jest takie zachęcające. Wypij. Będziesz skorzystać z kibla pijąc drinka? Ja nie wiem, czy ja bym mogła spożywać cokolwiek w toalecie i tym bardziej na toalecie, no ale dobra. Odśwież się, podnieś się na duchu, przymierzaj stroje. O, możesz przymierzyć stroje, myślę, że to jej zabawę podniesie. Chociaż tego jej nie brakuje. Bo nie, bo już jest późno znowu. Kurczę, jak ten czas leci. Okej. Okay. Czy możesz zatem usiąść tutaj i poczytać książkę? Czy to sprzedać, czy nie? Okej. Okay. Otwórz. Poziom trzeci. Właściwości. Nic nie mówię. Chodź tu z tym kieliszkiem. Okej. Ci krowokwiat zdechnie. Podlej go. Potem idź już spać, idź mu. Będziesz marudzić. Marudna rano, a musisz być wypoczęta.
315. Wykonał świetną robotę. Filip, ty też jesteś zmęczony, więc też idź spać. Ha, i widzimy się jutro w tym wielkim dniu. Ale zrobię wam, połączę się z wami dopiero jak ustawię im stroje, bo nie wiem, czy będą, czy aby na pewno założą te, które powinni. Także do zobaczenia. Okej, witajcie ponownie. Ja już tutaj się z wami przywitam na sam początek z ekranu ładowania, ponieważ zrobiłam coś w ogrodzie, czego nie chcę, żebyście jeszcze widzieli. I do tego ustawiłam im te stroje na ślub. Natomiast problem polega na tym, że nie pomyślałam o tym, żeby Nadię wysłać na siłownię. I w związku z tym ona tutaj sobie potrenuje trochę, bo jest wczesna godzina. Także mam nadzieję, że nie będzie miała z tym problemu, a chciałabym, żeby chociaż troszeczkę schudła. Dlatego, że wysłałam, zobaczcie, wysłałam Filipa i on sobie świetnie poradził, a Nadii niestety nie. I będzie to takie troszkę. No mam nadzieję, że chociaż trochę udaje się wagę zrzucić, żeby można było. Żeby korzystnie wyglądała w sukni ślubnej. No, jak każda panna młoda chce, żeby wyglądała dobrze, więc. Nie będę owijać w bawełnę. Przeproś Simo imieniu Marcin. Na razie nie. Tak, więc. Programy kulinarne. Poprawią te relacje, a ty musisz mieć niestety jeszcze wrogów na jakiś czas. No i co? Nic lepiej nie wyglądasz. Ćwicz do granic możliwości. Nie wiem, czy to jest dobre wyjście, jeżeli chodzi o dzień ślubu, no ale. To tak jest. Jak się o tym wcześniej nie pomyśli, to niestety tak to potem wygląda. Okay. Nie ma czasu. Skup się na tym, co robisz. A niestety nie mamy na tyle punktów, żeby kupić sobie eliksir, no więc co poradzić? Dobra. Może wystarczy. Idź się od razu umyć. Skorzystaj z toalety i weź prysznic. Zatkaj odpływ. Weź szybki prysznic, skoro nie ma zwykłego. Okej. Myślę, że wygląda troszkę lepiej. Ale śmierdzisz, moja droga. Tak, oczywiście mycie rąk przed pójściem pod prysznic. Świetna decyzja. Zobaczcie. Kichnęło mi się, mam nadzieję, że udało mi się w porę wyłączyć mikrofon. Jesteś głodna, ale no to myślę, że przeczekasz już do wesela. W momencie, kiedy będą ludzie gotowi do tego, żeby ci coś ugotować. Kupisz nie do ćwiczeń. Migusiem do domu. Z 12. Także w sam raz myślę, żeby zaplanować przyjęcie ślubne. Zobaczymy, ile osób uda nam się zaprosić. I pewnie teraz zobaczycie ogródek. Bo będzie zbliżenie na dom. Na pewno. No, czytuj się. Już się sama nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że się to przyjęcie uda. Wiedziałam. Dobra. Filipie, gdzie ty jesteś, mój drogi? Ty najpierw odbierz tą. Nie wiem, cokolwiek to jest. A, ta chyba. Kobieta, ty urządź przyjęcie.
Cieknij, nie. Planuj wesele. Na pewno mamy wszystkie te. Jak myślałam, jedno i drugie. Sobie sprzedamy. Wesele za 1000. Tak poprosimy. Wymagane 2. Kliknij, aby zaprosić simów. Wymaganych też 2. I co? Bella pewnie nie może przyjść. Zaprośmy Zoe. Grześka. To koledzy. Filipa. No i co? Nie fajnie. Bob Pancakes. Reszty nie znamy praktycznie. Ba. Niesympatyczne. No ale dobra, niech będzie jeszcze Maria Borowik. Mateusz Jesz. Denis też nie przyjdzie. Pancakes też. No Zoe, czemu nie ten? Dobra, niech będzie, tak? Chociaż ich w ogóle nie znamy, ale okej. Żywieniowiec, proszę bardzo. Ile za tą rolę, że się tak zapytam? Czekajcie, 250, okej. Miksolog. Też niech będzie. Albo nie. Nie, dobra, pan młody nie będzie zajmował się barem w dniu swojego ślubu. I muzyk. Na tą rolę to ile? Już 250, okej. No to dobra. Oczywiście, że tu już macie zarys naszego ogrodu. Tak? A ty co? Założyłeś? Nie, też nie to miałeś założyć. Oficjalny. Super. Teraz goście będą się schodzić, a my przejdziemy w tą stronę. Zobaczycie, jak wygląda nasz ogródek. Mniej więcej tak. Mam nadzieję, że tu za chwilę ludzie się zjawią. Przytul swoją ukochaną. Barbara to później. Nieprzyjazne, romantyczne. Obejmij. Pocałuj. I pogładź po policzku. Gratuluj. Dobrze, a my co mamy? Wypij coś, niech goście oglądają ceremonię. Podziękuj gościom za przybycie. To chodźcie tu. Podejdźcie tu razem. Niech goście też przyjdą do ogrodu. Zawołaj. Zawołaj. Tam już idzie muzyk. Przygotuj napoje dla wszystkich. Przyjazne powitanie. Podziękuj za przybycie. I weź ślub z Simem o imieniu Filip. I oni tu wszyscy się zejdą. Skoro już dwójka siedzi, reszta chyba nie przyszła nawet. Nie wiem, czy ten pancakes. No mam nadzieję, że dojdą tutaj w momencie, jak się okaże, że ceremonia będzie trwała. Niech zaręczeni się pocałują. No to czekajcie. O, romantyczne. Poślij pocałunek. Cały w policzek. Hey,
weźcie ten ślub w końcu. Bo Nadia za chwilę z głodu padnie. Panie Filipie. No. Białe ciasto. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Przyszli goście popatrzeć. Przysiedli się. O. Jakie to słodkie. Zrzut ekranu. Okej, teraz tak. Ty możesz wziąć pierwszy kawałek. Już sobie poszli wszyscy na górę. A, jak fajnie! A. Wszyscy na ciasto. Czemu tu facet nie gra? Co, poszedł już? To już po imprezie? No, hello. Panie, pan nie w tą stronę. Miałeś grać. No dobra, pominę ten fakt, że nasz muzyk to tutaj na skrzypcach. No nic. Nie bardzo wiem, jak mu to zmienić, chyba że... O, właśnie. A, przyszli goście, siedzą przy stole, ale fajnie. Super, cieszę się bardzo. Wypije ktoś coś jeszcze? Teraz ty możesz wypić. Mroczny wiatr. Wypij. I nie wiem, czy będziesz mógł wznieść toast. Czy pogratuluj, czy nie wiem. Wyjaw wielki sekret. Bo tu wcześniej było toast, czy coś takiego. Że w romantycznych. Przyszli pocałunek, ktoś nie. Orphan, Kabura. Skiba, you move. Słona lama. Jest! Udało nam się zaliczyć kolejny punkt. Zjedz coś. 4 osoby. Gdzieś dopiero zjedli. Weź kawałek. Coś nie w tą stronę nam to wyszło, no ale cóż. To ty też zjedz. Nie sprzątaj. To później. Zawołaj na posiłek. O. Siedziałam. A. Czekajcie, mamy tu w lodówce? Też nie mamy. Pani żywieniowiec, pani się nie postarała z tym ciastem.
Musimy mieć jedzenie, czekajcie. Zrobimy tak, ty przestań jeść. Możesz podać wykwintny posiłek. Niech to będzie, nie wiem, dniowy gnocchi. Może nie wykwintny, bo tu kiepsko z tym u ciebie. Gotuj. Chili, ryba z frytkami, to jest francuski. Ciasto z niebieskim konfetti. Nie no, niech będzie chili na przyjęcie. Idź to przygotuj. To jeszcze zdążą zjeść. Czy to jest pani żywieniowiec, ona powinna ugotować. Nie panna młoda w sukni i w kuchni. Ba. Szybko. Bo czas leci. Żadnej dyskusji, gotuj. Zdążymy, zdążymy. Ja chcę mieć złoty medal. Szybko. Kran popsuty, brudna szafka. No jasne. Nie rozmawiaj z żywieniowcem, gotuj. Już prawie, prawie. Okej. Zoe, Patel. I teraz zawołaj na posiłek, ale nie jedz. Nie musisz brać kolejnej porcji. Ty też nie. Tak, idź do toalety. To będzie dobry pomysł. Idź szybko do toalety. Uda się. Nadia i Maciej. Siemanko, to ja jestem panną młodą. Ciekawe, czy możesz teraz dać, żeby to... Nie, też nie. Za dużo instrumentów w domu, to tak potem jest. Jak się zlękłam. Sam na sam w pokoju? Nie, spadaj. Wszyscy przy drinkach siedzą. Jest! Mamy złoty medal! Cieszę się. Usiądź tu sobie. Ty jesteś głodny? Nie jesteś głodny. Nie jedz. Ty możesz w sumie skorzystać z toalety. A ty co? Ty tu możesz z ludźmi porozmawiać. Pochwal. Popraw humor. Podziękuj za przybycie. Tu jest Grzesiek, też podziękuj za przybycie. A ty jesteś głodna. To zjedz to. No czekaj, tu co? Co Filip zostawił? A. No i jak myślicie, impreza się udała? Mam nadzieję, że tak. Myślę, że tu się z panem nie lubicie za bardzo. Ożywiona rozmowa. Samba. Sibuna torbo farbe. Floopy. Poznaj. Larkin Flowa? Karmatyczny dawcy. O, Zoe też jest niezdarna. Nie, nie musisz sprzątać.
Czemu to robisz? No nie mogę tego wcisnąć. O. Za chwilę się skończy impreza. Ty też mi podziękuj. Dobry humor. Poznaj. Pochwal. Poznaj przyjaciół swojego męża. A w ogóle czy jemu się za... To jej? Srebro na dwóch randkach. Osiągnij stan związku bratnia dusza ze współmałżonkiem. A, przeproś współmałżonka gniewając się. A, to obawiam się będzie ciężkie do zrobienia. Zawsze mam z tym problem. Zaraz będzie koniec imprezy. Panna młoda. Ale fajnie to wygląda. O. Co to za śmieci znowu? Znowu mi tu krzak śmieciowy wyrośnie. Filip zmęczony. Jej! Zdobyliśmy złoty medal. Nagroda. Goście byli nim tak zachwyceni, że zostawili twoim simom kilka urządzeń i obiektów dekoracyjnych. Znajdziesz je w wyposażeniu ich rodziny. Dobra, goście poszli. Ja myślę, że my sobie tutaj zrobimy tak. Tak? I ciekawa jestem, czy się uda. Noc poślubna... A nie, poczekajcie. Bo to trzeba zrobić inaczej. To nie tak może być. Podejdź tu. I ty też tu podejdź. O. Z chili na podłodze. Czyli wsadzimy do lodówki. Jeszcze się może przydać. Kolego, wyłącz. I teraz tak. Zmień strój. Do snu. I ty też zmień strój na do snu. O. Super. I teraz prosimy o imprezkę. No. Monac poślubna. No. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, bo my w tym miejscu zakończymy go tym razem. No trochę się działo. Myślę, że impreza udała się całkiem. A jaki będzie rezultat tego, co tu teraz widzimy, to się okaże już w kolejnej części. No, sama się nie mogę doczekać. Ale cieszę się, że udało nam się zdobyć złoty medal na weselu, bo to pierwszy raz w sumie robiłam wesele tutaj. Także no jestem sama pod wrażeniem. A z dziećmi? Wiecie, że ja jeszcze nie miałam dzieci w Simsach. Bo Simka, którą grałam, która była w ciąży, ten save wyrzuciłam. Było wszystko nie po mojej myśli, także... Okej, no to żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnej części. See ya!